Witaj jeszcze raz, drugi raz już w tej serii. I mówiliśmy, że będziemy mówili o sprawie, która jest niecodzienna. No, no jest niecodzienna. My chyba za dużo o niej nie chcemy nawet powiedzieć, bo przecież cała zabawa i cały cymes twojego artykułu i później materiałów autów by zniknął. Chodzi nam o... Ale nawet to nie o to chodzi. Kościelną. Tak, ale nie chodzi o to, że od razu sprzedamy całą sprawę i po zawodach. Głównie chodzi o to, że sprawa jest trudna, wielowątkowa i ja jako dziennikarz jeszcze muszę masę rzeczy sprawdzić, żeby ją opisać rzetelnie i dokładnie i nikogo nie skrzywdzić. Więc to jest jeden z tych podstawowych elementów, że o wszystkim na pewno dzisiaj nie powiemy. Natomiast możemy opowiedzieć taką bardzo ogólną historię pewnego młodego, ale nie bardzo, bardzo młodego księdza, który znalazł się w takiej sytuacji, że był molestowany seksualnie, a kiedy na tę sytuację się poskarżył, wypisz, wymaluj, jak ci seminarzyści w przypadku biskupa Peca, nagle spadł mu na głowę cały świat, bo po pierwsze, nikt mu nie pomógł, po drugie, zaczęto go regularnie gnoić. I to jest Przepraszam. Nic nie wchodzi. Ja tylko dodam, że te nasze twój artykuł i nasze materiały na autof mają dodatkowy smaczek. Jak wiem, tak. Wydawało mi się, że wyłączyłam telefon i byłam święcie przekonana. Nic nie szkodzi, telefony dzwonią w najgorszych i najmniej spodziewanych. Ale nawiązując do tego, co powiedziałem. Wiem, że jesteś ateistką. Ty wiesz, że jestem chrześcijaninem katolikiem. Mówimy o sprawie, która dotyczy Kościoła, czyli instytucji, którą i ty, i ja powinniśmy pojmować trochę inaczej, prawda? Tak, mało tego, dokładnie. Naszej rzeczywistości polskiej, my powinniśmy walczyć ze sobą, skakać sobie do oczu, jeden drugiemu powinien zarzucać, że jest idiotą, że jest albo tępym prawicowcem, albo wariackim liberałem. Lewicowcem. A my tego nie robimy. I ale to jest podstawowa jeszcze sprawa przy tej naszej historii księdza, że ona nas nie różni, ona nas łączy. Tak, bo tak naprawdę podejście do sprawy wiary, Kościoła i tego wszystkiego nie powinna nikogo dzielić, bo to są sprawy bardzo osobiste, bardzo indywidualne i nie można z nich robić ani nikomu zarzutu, ani nie mówić, że to jest czyjaś chwała. To jest twoja i moja prywatna sprawa, jaki mamy stosunek do Kościoła. Mamy prawo ten Kościół oceniać jako instytucję. I w tym przypadku, tej konkretnej historii, o której będę pisała, ja będę oceniała Kościół katolicki jako instytucję. Instytucję, która się w bardzo trudnym momencie nie sprawdziła. Bo temu człowiekowi, księdzu Pawłowi, nikt nie pomógł. Wręcz przeciwnie. Zaczęto mu rzucać kłody pod nogi. Zaczęto go tak naprawdę, to co mu się przydarzyło na parafii, na której wylądował, to jest regularny mobbing. Gdyby ksiądz był zatrudniony jako pracownik na umowę, to można by powiedzieć, że kodeks pracy, bo to co jemu robiono... Poszedłby do sądu i by wygrał, prawda? Poszedłby do sądu i by wygrał. W przypadku takiej sytuacji jak ksiądz, czyli nie wiem jak to nawet nazwać, posługi kapłańskiej, on nawet nie ma się komu poskarżyć i nikt go nie chce słuchać. I dlatego tym się zajęłaś, bo sprawa jest niebanalna, nietuzinkowa, niecodzienna. Mam nadzieję, że twoich czytelników też bardzo mocno zainteresuje. Ja też mam taką nadzieję i najgorsze w tej sprawie jest to, że właśnie niedawno się dowiedziałam, że ci, którzy, bo sprawa już weszła na etap prokuratorski i prokurator zaprosił do siebie, powiem tak, ponieważ to są hierarchowie kościelni, więc mówię, zaprosił do siebie, a tak naprawdę wezwał do złożenia wyjaśnień ludzi związanych z Kościołem i z zakonem, w którym ksiądz Paweł jest. I proszę sobie wyobrazić, nikt z tych osób nie stawił się w prokuraturze. I dlatego chcę o tej sprawie pisać.